Słowo Boże mówi, że Jezusa Bóg ustanowił jako ofiarę przebłaganą przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jakie prawo? Uczynków bynajmniej, lecz przez prawo wiary. Istnieje prawo wiary. Prawo wiary. Nie prawo uczynków. W duchowej rzeczywistości nie funkcjonuje prawo, które nazywa się prawem dobra. Ponieważ prawo dobra nikogo nie jest w stanie podnieść do standardu życia. Ale kiedy oddajesz życie Jezusowi, zaczyna w Tobie funkcjonować życie. Życie. Zaczyna w Tobie powstawać potężny generator życia i wchodzisz w nowy rytm. W prawo wiary. W prawo wiary. Jeżeli wierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wierzysz w Jego śmierć za Twoje grzechy i w zmartwychwstanie, i uznałeś Go jako Pana swojego życia, to się równa temu, że zaczynasz wierzyć w Jego decyzje, plany, dążenia, myśli. Wszystko to, co On stwarza, to funkcjonujesz w prawie. To jest prawo. To jest prawo. Dlatego możemy śmiało mówić, należy nam się niebo. Mamy prawo pójść do nieba. Należy nam się zdrowie. Mamy prawo być zdrowi. Należy nam się bogactwo. Mamy prawo mieć pieniądze. Należy nam się to, abyśmy byli ludźmi, którzy prowadzą zwycięskie życie. Dlatego jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, dziękuję Ci, że funkcjonuję w prawie wiary, że to nie jest coś takiego, że Ty masz dobry lub zły humor, ale ja funkcjonuję w prawie wiary. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za Chrystusa Jezusa, za to, że w Chrystusie Jezusie Jezucie z Nazaretu, wielki i potężny, życiowajny, Baka.
Jesus, 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 Jes
ukochany. Tego życia swą łaskę.
zanim pójdziemy dalej i będziemy dalej się modlić, powiem wam takie słowa. Jezus Chrystus, a propos modlitwy, uwielbienia i wstawiennictwa. Jezus Chrystus miał 3,5 roku publicznej służby i 2000 lat wstawiennictwa. W niebie jest cały czas wstawiennictwo. Rozumiecie? W niebie nie jest cicho. W niebie jest głośno. Podnieś dzisiaj chwałę dla Jezusa. Niech troska o twoją służbę, jakkolwiek ją dzisiaj pojmujesz, nie przygniecie cię. Jezus miał 3,5 roku publicznej służby i 2000 lat wstawia się za nami u Ojca. Jest napisane, umarł, więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za mną i za tobą. Rozumiecie? Nie martw się dzisiaj niczym. Masz najlepszego wstawiennika na świecie. Rozumiesz? Żeby którykolwiek z innych wstawienników zamiast ciebie, to masz Jezusa wstawiennika. Ja jadę na Jego wstawiennictwie 16 lat! Halleluja! Uwielbiamy Ciebie, Jahwe! Uwielbiamy Ciebie, Jahwe!
Thank you.
któremu więcej darowano, bardziej kocha. Może i tak, ale mnie trzyma źródło, które mnie przyprowadziło do Jezusa. A mianowicie to, że wtedy, kiedy byłam grzesznikiem, Jezus oddał za mnie życie. Darował ci życie. Rozumiesz? Nie doszukuj się, że być może nie grzeszyłeś tak jak ja. Możesz miłować bardzo. Możesz miłować Boga całą sobą, całym swoim sercem i całą swoją duszą, kiedy zerkniesz w tą prawdę, że darował ci życie, że przykrył cię swoim ciałem, że odkupił cię swoją krwią. Byłeś martwy, a jesteś żywy. To jest źródło. To jest coś, co mnie pionuje. Byłam martwa, a jestem żywa. Bez Jezusa nie istnieje. Szukuj nas. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Wszystko się kręci wokół Ciebie. Wszystko się kręci wokół Ciebie. Każda myśl. Wszystko się kręci wokół Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Podnieś do Niego swoje ręce. Yeah.
Zawsze blisko mnie, darzysz łaską, przebaczenia.
Yeah.
służbę musisz urodzić. Służby się nie przekazuje, swoją służbę trzeba urodzić. Wyjdź do przodu, będę się modlić razem z tobą. Będę się wstawiała o twoją służbę. Nieważne, czy rodziłeś dzieci, możesz rodzić swoją służbę. Niech widzi, Ojcze. Niech widzi. Niech widzi.
osobiście, który poznał Jezusa, to człowiek modlitwy. Jako ludzie służby macie być ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. Ludźmi, którzy rozważają dniem i nocą. Słowo, macie być ludźmi słowa. Rozumiecie? Tu nikt nikogo na plecach nie nosi. Personalnie każdy. Jezus Chrystus wstawia się za nami każdego dnia. 2000 lat, bardzo mnie to dotknęło. 3,5 roku publicznej służby i 2000 lat wstawiennictwa. To jest kozak, z niego należy brać przykład. Rozumiecie? Polegam na Jezusie. Polegam na Jezusie. Ci, którzy byliście na modlitwie wstawienniczej zespołu, widzieliście, że diabeł mnie zaatakował. Kiedy leżałam tutaj na ziemi, wiem, że mogłam umrzeć. Przyjęłam na swoją klatę atak czarów. To nie jest zabawa. I kiedy leżałam bezpieczna i mam takie doświadczenie, nie boję się śmierci. Jestem gotowa, żeby odejść. Bóg do mnie mówi, czy jesteś gotowa, aby złożyć ofiarę? Jest. Tak jest. Jestem gotowa, żeby złożyć ofiarę. Jestem gotowa na odejście. Każdego dnia jestem gotowa, żeby spotkać się z Panem Panów i Królem Królów. Nie jesteśmy ludźmi przypadku. Jesteśmy ludźmi powołanymi z nieba. Nie jesteś z tej ziemi.
Rzeczy Jezusowe. Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, chodź teraz do mnie, chcę się z Tobą pomodlić, chcę, żebyś oddał Mu swoje życie. Chcę, żebyś zaufał Jezusowi, nie intelektualnie, żebyś uwierzył w swoim sercu, że On wstał z martwych i żebyś ustanowił Go Panem swojego życia. Spotkanie z Jezusem jest początkiem drogi. Jeżeli nie masz pewności, że idziesz do nieba, a pamiętaj, że wiara jest pewnością, to ja nie wiem, czy idziesz do nieba. Tak, ty nie wiesz, czy idziesz do nieba, to ja też nie wiem, czy ty idziesz do nieba. Słowo Boże mówi, że powiedziałem wam to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Życie wieczne ma ten, kto uwierzył w swoim sercu, że Chrystus stał z martwych i ustanowił Jezusa Panem swojego życia. Wtedy Jego Duch powstaje do życia. Jeżeli nie masz odrodzonego ducha, jesteś martwym duchowym człowiekiem, to idziesz po śmierci do piekła, bez względu na to, jak jesteś dobry w swojej duszy i ciele. Możesz być cudownym humanistą, wspaniałym religijnym człowiekiem, ale jeśli twój duch jest nieżywy, to nie przejdziesz przez barierę nieba, to cię spali. Rozumiesz, to w ogóle nie ma przejścia, jak pole siłowe. Tylko odrodzony duch. Jeżeli nie spotkałeś się z Bogiem, przyjdź teraz. Modlimy się, a oddasz Mu swoje życie. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje uzdrowienia fizycznego, jeżeli ktoś choruje, chcę, żebyście tu przyszli, ustali po prawej stronie. Każda osoba, która choruje, jakiekolwiek masz choroby fizyczne, albo czujesz się zniewolony demonicznie, przyjdź, zostaniesz uzdrowiony i zostaniesz uwolniony. Demony muszą odejść, choroby muszą się skończyć. Dlatego, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. On choroby nasze poniósł, niemoce nasze wziął na siebie. Tutaj z prawej, proszę, stawajcie. A Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Nie będziemy, ale jesteśmy uzdrowieni. Ranami i sińcami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Wiara jest pewnością. Teraz, kiedy będą na Was kładzione ręce, chcę, żebyście wierzyli w to, że w tej chwili choroba Wasza się kończy. Właśnie w tej chwili choroba Wasza się kończy. Arkit. Modlimy się. Mateusz. Chodź. Idź modlić się o ludzi. Bartku. Idź się modlić o ludzi. Halleluja. Módlcie się, kładźcie na nich ręce. Kładźcie ręce na ludzi. Halleluja. Ola, chodź tam, modlić się o ludzi. Thank you.
was tacy ludzie, którzy mają taki skrzyd wewnętrzny w tym momencie swojego życia, nie w tym momencie nabożeństwa, ale w tym momencie życia. Jesteś w takim miejscu, gdzie jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek, ty wiesz, że są określone prawdy w twoim duchu i ty je widzisz. Ale od już dłuższego czasu rany, różnego rodzaju rany, które są w twojej psychice, one dają ci takie informacje, że musisz podjąć pewne decyzje o tym, aby być szczęśliwym. I to samo w sobie nie ma nic złego, tylko że u wielu z was następuje sprzężenie między tymi prawdami w duchu, a tym, o czym chcecie decydować w najbliższym czasie w waszej psychice. Macie takie napięcie wewnętrzne. To, o czym chcecie decydować w najbliższym czasie, jest niezgodne z waszym wewnętrznym człowiekiem. Chcę, żebyś teraz pokutował z tego. Chcę, żebyś powiedział: Panie Boże mój, ja pójdę za moim wewnętrznym człowiekiem. Ja nie ulegnę temu, o czym mówi moja dusza. Wiem, jak uszczęśliwić swoją duszę i zrobię to, ale nie tak, jak ona chce, tylko tak, jak chce mój wewnętrzny człowiek. Uszczęśliwię swoją duszę od wewnątrz. Nie będę jej uszczęśliwiał przez świat, nie będę ją uszczęśliwiał przez grzech, nie będę ją uszczęśliwiał przez cielesność, uszczęśliwię ją przez mojego wewnętrznego człowieka. Bo mój wewnętrzny człowiek jest lampą Boga. Ta decyzja, którą podejmujesz, jest decyzją obwarowaną Bożą mocą. Trzymaj się tej decyzji. Trzymaj się tej decyzji. To jest zgoda na to, co ci mówi wewnętrzny człowiek. A to jest często inne niż mówi dusza. Serce jak szalone bije. Twoja miłość
nic nie zgaśnie. Dwanaście bram,
nie odłączy od tej miłości.